Drugi list apostoła Pawła do Koryntian, 6 rozdział. Przeczytajmy ponownie pierwszych 4 wiersze. Jako współpracownicy napominamy was, abyście nie przyjmowali Bożej łaski na próżno. Mówi bowiem: w czasie pomyślnym wysłuchałem cię, a w dniu zbawienia przyszedłem ci z pomocą. Oto teraz czas pomyślny. Oto teraz dzień zbawienia. Nie dając nikomu żadnego powodu do zgorszenia, aby nasza posługa nie była zhańbiona, ale we wszystkim okazujemy się sługami Boga w wielkiej cierpliwości, w uciskach, w niedostatkach, w utrapieniach. Ostatnio przyglądaliśmy się wspaniałości Bożej łaski i naszej wielkiej odpowiedzialności, aby nie zmarnować okazanej nam łaski, ale poddać się pod działanie Bożej łaski, pozwolić Bogu przez łaskę zmieniać nasze życie, używać nas dla swojej chwały. Kolejna rzecz, na którą apostoł Paweł zwraca uwagę Koryntian i też naszą uwagę, to konieczność życia w łasce dzisiaj, teraz, obecnie. Nie odkładanie naszego poddania się Bożej łasce na później. W 2 wierszu Bóg mówi: w czasie dogodnym wysłuchałem cię. W dniu zbawienia pomogłem ci. Oto teraz dogodny czas. Oto teraz dzień zbawienia. Apostoł Paweł tutaj przywołuje słowa proroka Izajasza, który zapowiadał czas Bożej łaski. Czas, który sam Bóg wybrał, aby w nim zbawić swój lud. I my, bracia i siostry, żyjemy w tym szczególnym czasie Bożej przychylności, który trwa aż do powrotu Chrystusa. Oto teraz trwa wielki dzień zbawienia. Jednocześnie w tych słowach zawarte jest przynaglenie, aby nie odkładać na później doświadczenia Bożej łaski, by nie odkładać na później wołania do Boga i korzystania z Bożej pomocy, by nie odkładać na później przyjęcia Bożego zbawienia i życia w Jezusie. Wielu ludzi myśli, że to oni sami decydują o swoim losie, o tym, co i kiedy będą robić. W liście Jakuba, w 4 rozdziale, Jakub zwraca się do takich ludzi i mówi: wy, którzy mówicie: dziś albo jutro pójdziemy do tego oto miasta. List Jakuba, 4 rozdział od 13 wiersza. Wy, którzy mówicie: pójdziemy do tego oto miasta, będziemy tam działać przez rok i będziemy handlowali i zarobimy.
Wy, którzy nie wiecie, co będzie jutro. Czymże jest wasze życie? Bo jesteście mgłą, która na krótko się ukazuje i zaraz znika. Zamiast tego powinniście mówić, jeśli Pan zechce, będziemy żyli i zrobimy to lub owo. Wy tymczasem chełpicie się swoimi przechwałkami. Wszelka tego rodzaju chełpliwość jest zła. Kto więc umie dobrze czynić, a nie czyni, dopuszcza się grzechu. Biblia wielokrotnie przestrzega nas przed takim zarozumiałym myśleniem, że będziemy robić to, co my sobie zaplanujemy, kiedy sobie zaplanujemy i jak sobie zaplanujemy. Wzywa nas do pokornego składania naszych planów w Boże ręce i natychmiastowego posłuszeństwa, kiedy Bóg coś nam mówi, kiedy Bóg nam coś wskazuje, kiedy Bóg nas do czegoś wzywa. W liście do Hebrajczyków w 3 rozdziale i 7 wierszu czytamy, dlatego jak mówi Duch Święty, dzisiaj, jeśli usłyszycie Jego głos, nie zatwardzajcie waszych serc. To znaczy, nie lekceważcie tego, co Bóg mówi. Nie udawajcie, że nie słyszycie. Nie zachowujcie się tak, jakby Bóg do was nic nie powiedział. Dzisiaj, jeśli usłyszysz Jego głos, jeśli dzisiaj coś do ciebie Bóg mówi, zrób coś z tym. Nie zatwardzaj swojego serca. Jeśli nie reagujesz na to, co Bóg do ciebie mówi, prowadzisz do zatwardziałości twojego serca. Następnym razem, kiedy Bóg będzie mówił, już będziesz dużo słabiej słyszał, a potem możesz już w ogóle Go nie słyszeć. Zatwardzenie serca jest czymś wielce niebezpiecznym. I Biblia mówi, że jedynym antidotum na zatwardzenie serca, jedynym lekarstwem jest pilne posłuszeństwo. Kiedy Bóg coś ci mówi, nie odkładaj tego na jutro. Nie odkładaj tego na starość. Nie odkładaj tego na emeryturę. Kiedy Bóg coś do ciebie mówi, zajmij się tym dzisiaj, bo nie wiesz, co będzie jutro. Nie wiesz, czy nastanie dla ciebie jutro. Dzisiaj, jeśli słyszysz Jego głos, nie zatwardzaj swojego serca, ale zrób to, co Bóg do ciebie mówi. Pewien student Akademii Wychowania Fizycznego, zdolny, silny, zdrowy, miał przed sobą świetlaną przyszłość. Miał przyjaciół na studiach, którzy wzywali go do tego, żeby pojednał się z Bogiem, żeby nawrócił się do Jezusa, póki ma czas. Ale on przecież był młodym człowiekiem, miał przed sobą całe życie, zdrowy, silny. Chciał się bawić, chciał korzystać z życia. Pewnego wieczoru poszedł na basen akademicki, gdzie nikogo nie było, wszystko było pozamykane, ale on poszedł sobie skakać z trampoliny. Wszedł na trampolinę, rozłożył swoje ręce i wtedy zobaczył, jak to zachodzące słońce na ścianie, kiedy rozłożył ręce, zobaczył ten swój kształt i zobaczył ten właśnie kształt krzyża. I tam na tej trampolinie padł na kolana i zaczął się modlić, by Bóg go ratował, by zmienił jego życie, by go zbawił. I właśnie wszedł ten opiekun tego obiektu i zapalił światło. I okazało się, że w basenie nie było wody.
to była ostatnia szansa dla Niego. Ostatnia chwila Jego życia. Dzięki Bogu przyjął łaskę Bożą. Dzięki Bogu upadł na swoje kolana na wysokości trampoliny i oddał Mu swoje życie. I dzisiaj opowiada świadectwo o tym, jak Bóg cudownie go zbawił. Gdyby wtedy się nie opamiętał, gdyby wtedy zrealizował swoje plany, nie dowiedzielibyśmy się o nim prawdopodobnie. Pewnie jego rodzice, przyjaciele opłakiwaliby jego tragiczną śmierć. Nie wiemy, ile mamy czasu. Dlatego odkładanie na później naszego pojednania się z Bogiem czy uporządkowania naszego życia jest wielce nierozsądne. Każdego dnia Bóg udziela nam hojnie swojej łaski, aby z Nim żyć i Jemu służyć. Korzystajmy z Bożej hojności i dobrze wykorzystujmy każdy dany nam z łaski dzień. Ponadto nie pozwólmy sobie, aby przez naszą lekkomyślność czy głupotę stać się przyczyną zgorszenia dla kogokolwiek, przeszkodą w przyjęciu przez innych Bożej łaski. Są tacy, którzy odrzucają Bożą łaskę. Ale w tym fragmencie apostoł Paweł widzimy, że robił wszystko, aby nikt nie mógł mu zarzucić, że to on postawił na ich drodze jakąś przeszkodę. Nie chciał być winny tego, o co Bóg oskarżał Żydów, kiedy mówi: z waszego powodu poganie bluźnią Bożemu imieniu. Tak Bóg przez proroków wyrzucał Żydom, że ich życie, ich postępowanie jest tak niegodziwe, że poganie, patrząc na nich, bluźnią Bogu. Nie wystarczy, że Bóg tego świata zaślepił umysły niewierzących. Nie wystarczy, że naturalny człowiek nie może zrozumieć Bożych rzeczy. Ponadto obłuda tych, którzy twierdzą, że znają Boga, sprawia, że niewierzący bluźnią Bogu. Pomyślmy, jak to jest przerażające oskarżenie. Oby nikt z nas nie był przyczyną bluźnierstwa przeciwko Bogu z powodu naszej religijnej hipokryzji. Apostoł Paweł nie chce, aby takie oskarżenie ciążyło na jego życiu. Zobaczcie, w trzecim wierszu mówi: nie dając nikomu żadnego powodu do zgorszenia. Nikomu żadnego powodu. Aby nasza posługa, mówi, nie była zhańbiona. Aby nasza posługa nie okazała się bezużyteczna. Jeżeli chcesz mówić o Jezusie, jeżeli chcesz świadczyć o Jezusie, ale swoim życiem gorszysz innych, postępujesz w taki sposób, że oni nie widzą w tobie Jezusa, to twoja posługa jest zhańbiona, bezużyteczna. Wierny naśladowca Chrystusa nie robi nic, co mogłoby zdyskredytować jego życie i służbę Bogu. Pewien chłopiec przyglądał się uważnie pastorowi, który budował ogrodowe ogrodzenie. I ten pastor tak z wielką ostrożnością, uwagą, dokładnością budował to ogrodzenie i ten chłopiec tak stał i się przyglądał, dreptał z nogi na nogę i ten pastor taki tak poglądał i taki zadowolony, że ten chłopak tak podziwia jego
pracę i w końcu do niego mówi, no co, jak ci się podoba to, co robię? A ten chłopiec mówi, proszę pana, ja tak przyglądam się i patrzę i ciekaw jestem, co pastor zrobi, jak tak się młotkiem w palec uderzy. Co wtedy pastor powie? No, tak? Świat obserwuje nas nie wtedy, kiedy wszystko dobrze się nam układa, ale wtedy, kiedy się uderzymy młotkiem w palec. Kiedy coś się nam przykrego przydarzy. Kiedy jakieś nieszczęście przychodzi. Jak wtedy chwalimy naszego Pana? Czy nadal jesteśmy tak wdzięczni, jak byliśmy? Czy nadal radujemy się w Jezusie? Czy nadal On jest ostoją naszego życia i treścią naszego życia? I czy z naszych ust nadal płyną słowa uwielbienia, dziękczynienia i świadectwa? Czy też jak ten świat, jak ludzie w tym świecie, kiedy świeci słońce, są zadowoleni i śpiewają wesołe piosenki, ale kiedy przychodzą problemy, zmagania, zaczynają narzekać, biadolić, przeklinać, złorzeczyć i tak dalej. Wszyscy wiemy, że gdy dzielimy się Ewangelią z ludźmi, to oni obserwują nas uważnie i wielu z nich szuka wymówek, aby usprawiedliwić swoją niewiarę, aby usprawiedliwić swój grzech. I najczęstszą ulubioną wymówką, którą chętnie wynajdują, jest to, że chrześcijanie są bandą hipokrytów, obłudników. Tak, Kościół jest pełen obłudników, pełen oszustów i tak dalej, i tak dalej. To jest wymówka tego świata. Ja tam nie będę chodził, ja tam nie będę słuchał, bo to sami hipokryci. Co innego mówią, a co innego robią. Czy jest to prawdziwe świadectwo, czy jest to fałszywe świadectwo? To zależy. Zależy, o kim mówią. Z pewnością nie brakuje obłudników. Widzimy w Nowym Testamencie, że pierwsze kościoły też się zmagały z hipokrytami i obłudnikami. To nic nowego. Rzeczywiście takich nie brakowało. Ludzi jak ten Szymon, który za pieniądze chciał kupić dar Ducha Świętego i innych, jak Ananiasz i Safira, którzy robili dobre wrażenie, chcieli zrobić dobre wrażenie. Nie brakuje takich ludzi. Obyśmy my nie byli takimi ludźmi, którzy stają się dla kogokolwiek zgorszeniem. Pan Jezus mówi, że jeżeli chcesz, jeżeli ważysz się na to, żeby choćby jedno małe dziecko zgorszyć, to wiesz, co lepiej zrób? Idź do najbliższego sklepu ze sprzętem rolniczym i kup sobie najcięższy ciężar, jaki tam możesz znaleźć. I kup sobie linę i idź na łódkę i przywiąż sobie tą linę do szyi, do tego ciężaru i wrzuć to w morze. Mówi, lepiej będzie dla ciebie, jeśli tak zrobisz, niż jeżeli zgorszysz jednego z tych najmniejszych. Najmniejsze dziecko. Najmniej wartościowego w twoich oczach człowieka. Lepiej będzie dla ciebie, jeżeli sobie przywiążesz linę do szyi i kamień młyński wrzucisz do morza i się utopisz. Pomyślmy, jak to poważna sprawa. Być zgorszeniem dla innych, choćby maluczkich, najmniejszych. Niech nasze życie nie będzie dla nikogo wymówką, ani absolutnie żadnym usprawiedliwieniem dla opierania się prawdzie. Niech nasze życie nie będzie dla nikogo usprawiedliwieniem odrzucenia Ewangelii przez argument, że chrześcijanie są fałszywi i obłudni.
kiedy apostoł Paweł pisał do Tytusa, pouczał go, jak chrześcijanie mają ewangelizować Kretę, wyspę, na której było wielu ludzi, którzy szukali wymówki dla wygodnego, beztroskiego, bezbożnego życia. Apostoł Paweł przywołuje na pamięć ich własnego wieszcza, ich własnego proroka, który mówi: Kreteńczycy to łgarze, brzuchy leniwe. A więc to był ciężki teren do ewangelizacji. Ale zobaczcie, jak apostoł Paweł wzywa Tytusa do ewangelizowania takiego trudnego terenu. List do Tytusa, 2 rozdział, od 1 wiersza, przeczytajmy fragment tutaj, do 8. List do Tytusa, 2 rozdział, od 1 do 8 wiersza. Paweł mówi do niego tak: Ty zaś mów to, co jest zgodne ze zdrową nauką. Co jest zgodne ze zdrową nauką? Zobaczmy, jakie rzeczy Paweł wymienia. Bardzo praktyczne rzeczy. Takie właśnie codzienne, zwykłe sprawy dotyczące codziennego życia. Mówi tak: starsi mężczyźni niech będą trzeźwi, poważni, roztropni, zdrowi w wierze, zdrowi w miłości, zdrowi w cierpliwości. Podobnie starsze kobiety. Niech zachowują się w sposób godny świętych. Niech nie oczerniają, niech nie nadużywają wina, niech uczą się tego, co dobre. Widzicie, jaka ewangelizacja? Nam się wydaje, że trzeba postawić namiot, trzeba zaprosić super zespół muzyczny, trzeba plakaty rozwiesić na mieście, trzeba ściągnąć ludzi w jedno miejsce i tak ich naelektryzować emocjami, żeby padli na twarz i przyjęli Jezusa. Ale takiego czegoś rzadko takie coś widzimy w Nowym Testamencie. Raczej widzimy do tego, że wierzący są wzywani do prowadzenia takiego życia, żeby ludzie, patrząc na nich, powiedzieli: zaprawdę, oni są jacyś inni. Oni prawdziwie poznali Boga. Bóg prawdziwie działa w ich życiu. Zobaczcie, co dalej Paweł mówi. A co młodsze kobiety mają robić? Mówi: młodsze kobiety niech uczą. Przepraszam, tutaj dalej mówi o starszych, jak mają młodsze pouczać. Mówi: starsze kobiety niech uczą młodsze. Czego mają ich uczyć? Rozsądku. Jak mają kochać swoich mężów i dzieci? Czyli czego? Prowadzenia domu, zajmowania się domem. Jak mają być rozsądne, nie być głupie, nie wydawać głupio pieniędzy, nie zajmować się głupotami, tylko rozsądnie żyć. Kochać mężów i dzieci, żeby były roztropne, żeby były czyste, żeby zajmowały się domem, były dobre, posłuszne swoim mężom. Dlaczego? Aby nie bluźniono Słowu Bożemu. Widzicie? Kiedy ludzie bluźnią Bożemu Słowu? Kiedy chrześcijanie są nieroztropni? Kiedy żony nie kochają mężów? Kiedy gardzą swoimi mężami? Kiedy plotkują? Kiedy gadają za plecami swoich mężów o nich źle? Kiedy wdają się w jakieś bezsensowne dyskusje, kiedy zamiast pracować i pobożnie żyć, zajmują się nie tym, co trzeba, chodzą od domu do domu. Paweł o takich pisze. Gadają po próżnicy, nie wiadomo o czym, marnują czas, marnują pieniądze, stroją się. Mówi, to jest coś, co przynosi hańbę Bożemu Słowu.
Natomiast mówi, jeżeli będą tak się prowadziły, jeżeli mężczyźni będą trzeźwi, poważni, roztropni, zdrowi w wierze, miłości, cierpliwości, jeżeli kobiety zachowują się w sposób godny świętych, nie zajmują się oczernianiem, czyli plotkowaniem na czyjś temat, nie nadużywają wina, nie upijają się i tak dalej, nie robią głupot, które potem, wiadomo, z tego wychodzą, wtedy nikt nie będzie bluźnił Bożemu Słowu. Dalej mówi, młodzieńców także napominaj, żeby byli trzeźwi. I co mówi do niego? We wszystkim stawiaj siebie samego za wzór dobrych uczynków. A więc mówi, ty przede wszystkim zacznij od siebie. To, że nauczasz innych, to jest jedno, ale sam tak żyj. Tak postępuj, żeby inni patrzyli na ciebie i wiedzieli, co to znaczy naśladować Chrystusa. Sam bądź poważny, sam bądź trzeźwy, sam trzymaj się zdrowej nauki, bądź pełen miłości, cierpliwości i tak dalej. W nauczaniu okazuj prawość, powagę, słowa zdrowe, nienaganne, aby ten, kto się sprzeciwia, był zawstydzony, nie mając o was nic złego do powiedzenia. Jakże to proste słowa, bracia, siostry. Tutaj nie ma wielkiej filozofii. Nie trzeba być wielkim teologiem, żeby to rozumieć. Chodzi o to, żebyśmy tak żyli, tak postępowali, żeby ludzie naprawdę nie mieli o nas co złego powiedzieć. Owszem, będą mówić dalej różne złe rzeczy, to nie łudźmy się, że będą nami zachwyceni, będą nas klepać po plecach, ale żeby ich oskarżenia nie były podstawne. O to chodzi. To, że o nas będą różne złe rzeczy mówić, to jest wpisane w nasze chrześcijaństwo. Natomiast ważne jest, czy my dajemy ku temu powody, czy też nie. To, że nas oskarżają, to jedna rzecz, ale oby te oskarżenia nie były słuszne. Obyśmy nie byli ludźmi, którzy są kłótliwi, którzy są próżni, którzy zamiast zajmować się tym, czym powinniśmy się zajmować, marnują swój czas i marnują czas innych. Obyśmy nie byli takimi ludźmi. Sednem skutecznej, biblijnej, nowotestamentowej ewangelizacji jest pobożne życie wierzących ludzi. Pan Jezus mówi, aby widzieli dobre czyny w was i chwalili Ojca, który jest w niebie. Pielęgnowanie czystości, pielęgnowanie naszych zalet jest naszym kluczowym zadaniem w Kościele, bracia, siostry. Dbanie o nasze serca, żeby tam nie wkładać brudnych, pustych, głupich rzeczy, ale karmić się zdrowym słowem, spędzać czas na tym, co budujące, co cenne, wartościowe, tak aby nie dawać nikomu powodu do zgorszenia. Siły piekielne robiły wszystko, żeby znaleźć jakiś grzech, jakąś nieprawość w życiu apostoła Pawła, aby doprowadzić do jakiejś kompromitującej sytuacji, która zniszczyłaby jego integralność, a to z kolei podważyłoby jego poselstwo. Gdyby apostoł Paweł okazał się być jakimś człowiekiem, który, wiecie, gdzieś tam z kościoła podbiera pieniądze, jak robił te zbiórki, wiecie, na biednych w Jerozolimie. Gdyby tam jakąś część sobie z tego podebrał i gdyby to wyszło na jaw, myślicie, że ktoś by go dalej słuchał? Ktoś by chciał takiego apostoła naśladować? Gdyby się okazało, że ten apostoł Paweł, który tyle mówi o czystości moralnej, sam na boku miał jakąś kobietę, gdyby tam gdzieś zobaczyli go w jakiejś pogańskiej świątyni z jakimiś niemoralnymi kobietami, myślicie, że jego wielka teologia miałaby dalej jakieś znaczenie? Ktoś chciałby tego słuchać i uczyć się od takiego człowieka, który staje przed nimi
i głosi im wspaniałość Chrystusa, a potem idzie i z jakimiś prostytutkami się zadaje? Czy ktoś takiego człowieka będzie słuchał i będzie traktował poważnie jego słowa o miłości do Boga? Apostoł Paweł pilnował swojego życia. I o tym cały ten list świadczy. Wiecie, że różne rzeczy mu zarzucano. Niestety, mimo tego, że takie życie prowadził, znaleźli się jego krytycy. Przybyli do Koryntu ludzie, którzy zazdrościli mu tego, co Bóg przez niego uczynił i próbowali go zdyskredytować. Próbowali go oczerniać. Wymyślali na niego różne złe rzeczy. I Paweł w tym liście otwiera przed nimi swoje serce, swoje życie i mówi: zobaczcie, przyjrzyjcie się, jak żyłem między wami. Czy zrobiłem cokolwiek, co kogokolwiek z was by zgorszyło? Mówi: nie. Prowadziliśmy między wami czyste, bogobojne, pokorne życie. Nie byliśmy dla nikogo z was, ani dla nikogo innego żadnym zgorszeniem. I każdy, nie tylko kaznodzieja, ale każdy chrześcijanin, każdy świadek Jezusa musi strzec swojego życia. Apostoł Paweł nie pisze tego listu po to, żeby teraz kreować swój apostolski wizerunek nienagannego człowieka, ale po to, aby odeprzeć fałszywe zarzuty i nie być uważanym przez Koryntian za kłamcę i oszusta, bo takim go malowano. Apostoł Paweł broni się ze względu na to, że chce głosić Koryntianom zbawczą prawdę, a nie aby został zdyskredytowany i zastąpiony przez fałszywych nauczycieli, którzy będą prowadzić Koryntian do piekła. To właśnie tacy ludzie tam się wkradli do zboru, którzy mieli swoje nauki, mieli swoją inną Ewangelię i musieli najpierw zdyskredytować Pawła, żeby ludzie dawali im posłuch. I Paweł pisze cały ten list, mówiąc: widzieliście, jak między wami żyliśmy i dla nikogo nie byliśmy zgorszeniem. Nasza posługa, bracia i siostry, nasza posługa naśladowania Jezusa, niesienia Jezusa ludziom wokół, wymaga naszej pobożności i wierności Bogu. W czasach, gdy mnoży się moralna słabość, doktrynalna ignorancja, biblijny poziom pobożności nie został zmieniony. Nadal jest od nas wszystkich wymagany i nie może być obniżany. Jak zamierzasz przekonać kogoś, że Jezus Chrystus zbawia i zmienia życie, jeśli ten ktoś nie zobaczy w tobie tej samej przemiany, o której mówisz? Największym darem, jaki każdy chrześcijanin może ofiarować Bogu i Jego Kościołowi, jest osobista pobożność. To jest wielka potrzeba Kościoła. Praktyczna pobożność. Tylko ona sprawia, że wszystko inne staje się wiarygodne. Jeśli nasze życie nie jaśnieje sprawiedliwością i miłością, to nasze najpiękniejsze słowa niewiele wskórają. Nasze życie jest najlepszym listem polecającym, który ma znaczenie. Paweł mówi: we wszystkim polecamy siebie jako słudzy Boga. Zauważcie, z jednej strony powiedział: jestem ostrożny, by nie robić pewnych rzeczy, aby nie być zgorszeniem. A z drugiej strony mówi: jestem ostrożny w tym, co robię, starając się dowodzić przez to, że jestem prawdziwym
Bożym sługą. Po czym poznać prawdziwego chrześcijanina, prawdziwego sługę Boga? Po popularności? Po charyzmatycznej osobowości? Po jakichś szczególnych uzdolnieniach? Po sukcesie w służbie? Po dobrobycie materialnym? Po zdrowiu? Nie. Paweł twierdzi, zauważcie tutaj, że wierni Boży słudzy są rozpoznawani przez swoją zdolność do wytrwałości. Po tym, Paweł mówi, rozpoznajemy prawdziwych Bożych sług. Po wytrwałości. Zobaczcie na czwarty wiersz. Mówi, we wszystkim polecając się jako słudzy Boga w wielkiej wytrwałości. W wielkiej wytrwałości. Ostatecznie tym, co dowodzi prawdziwości Bożych sług, jest ich wytrwałość. Jest to złożenie dwóch greckich słów. To słowo wytrwałość jest tłumaczeniem dwóch greckich słów. Trwać, pod. I w domyśle jest pod ciężarem. Trwać, kiedy człowiek jest czymś obciążony i się nie załamać, nie uciec, ale trwać pod tym ciężarem. Taki jest tutaj obraz słowny. To jest wytrwałość. I jest to jedna z najwspanialszych cnót Nowego Testamentu. Jest to słowo bardzo bogate w znaczenie, które obejmuje znoszenie ciężkiej pracy, przetrwanie w walce, konflikcie, w bitwie, pozostanie niezłomnym w obliczu śmierci. Nowy Testament używa tego słowa w połączeniu z innymi słowami, takimi jak utrapienie, czyli trwać w utrapieniu, wiara, trwać w wierze, nadzieja, trwać w nadziei, radość, trwać w radości i przyszła chwała, trwać w oczekiwaniu na przyszłą chwałę. A więc nie chodzi tutaj o jakąś ponurą, stoicką, znużoną akceptację jakichś prób, doświadczeń, ale raczej chodzi o wytrwanie w wierze, nadziei i radości na nadchodzącą chwałę. To słowo opisuje postawę triumfującej wytrwałości. List do Hebrajczyków, 11 rozdział, chwali mężów wiary Starego Testamentu za ich zdolność do znoszenia przeciwności i zachowania wiary w obliczu wielkich trudności, dochowania wierności Bogu pomimo wszelkich zmagań, trudności i przeciwności. I wytrwałość cechowała życie Pawła. On wytrwał wiernie aż do śmierci, służąc Bogu, pomimo ciągłych pokus, gruźb ze strony wrogów i różnych problemów w zborach. Pamiętacie jego słowa z czwartego rozdziału? Paweł nie miał lekkiego życia. To nie było, wiecie, spacer po płatkach róż. Pamiętacie jego słowa z czwartego rozdziału, od 8 do 11 wiersza? Mówi, zewsząd jesteśmy uciskani, bezradni, prześladowani, powaleni. Nieustannie nosimy w ciele umieranie Pana Jezusa. Jesteśmy ciągle wydawani na śmierć z powodu Jezusa. Ale co mówi?
pośród tego mówi, nie jesteśmy wcale przygnębieni. Nie jesteśmy, mówi, zrozpaczeni. Nie jesteśmy opuszczeni, nie jesteśmy zgładzeni. Życie Jezusa objawia się w naszym ciele. Życie Jezusa objawia się w naszym śmiertelnym ciele, w pośród tych zmagań. A więc naśladowcy Jezusa nie szukają większej wygody i lepszego dobrobytu, ale większej wytrwałości. Tego nam trzeba, bracia, siostry. Potrzeba nam wytrwałości w tych różnych rzeczach, które dzieją się w naszym życiu. I na tym musimy się zatrzymać, ponieważ dalej apostoł Paweł wymienia 28 elementów, w których on wytrwał. A więc przed nami długa lista rzeczy, w których apostoł Paweł wytrwał. 28 elementów wymienia. Ten list jest, ma takie trzy długie listy. Mamy w 4 rozdziale taką długą listę właśnie tych różnych zmagań. Tutaj mamy w 6 rozdziale i później jeszcze na koniec w 11 rozdziale. Paweł przedstawia nam takie długie listy rzeczy, z którymi się zmagał, przez które przechodził. W tych 28 elementach, które mamy w następnych wierszach, Paweł mówi o okolicznościach, które towarzyszyły jego służbie. Mówi o sposobach, w jakie jego służba była prowadzona i środki, dzięki którym była skuteczna, i kończy na paradoksach doświadczanych w autentycznej służbie Jezusa. Ponieważ życie chrześcijanina jest pełne paradoksów. Z jednej strony są weseli, ale ciągle mają powody do smutku. Z jednej strony są biedni, ale są niezwykle bogaci. Z jednej strony ciągle umierają, a z drugiej ciągle życie w nich się manifestuje. Pierwszych 10 elementów, o których Paweł będzie mówił, to są trudne okoliczności, które towarzyszyły jego służbie. Potem mamy kolejnych 8 elementów, które mówią, w jaki sposób jego służba była prowadzona i dzięki czemu była skuteczna. I ostatnie 10 elementów to właśnie te paradoksy. Paradoksy doświadczane w autentycznej służbie. Paradoksy, na które można zawsze patrzeć z obu stron. Będą tacy, którzy będą patrzyli tylko na tą negatywną stronę i mówili, zobaczcie, on ma to i ma z tym i to go przykłada. A drudzy będą patrzeć, ale zobacz, jest jeszcze to i to i to i to naprawdę go wznosi. Pytanie, na co my patrzymy? Nie chodzi o to, żebyśmy byli ślepi na jedno, a patrzyli tylko na to drugie. Myślę, że tak jak Paweł, dobrze jest widzieć jedno i drugie i w tym wszystkim, co jest, być wytrwałym. Na tym się zatrzymamy dzisiaj. Jak Bóg pozwoli, za 2 tygodnie czy za 3 tygodnie wrócimy i rozpoczniemy tą długą listę, w czym apostoł Paweł musiał wytrwać. I mam nadzieję, że rozważając tą listę, zobaczymy też wyzwania, które stały, czy stoją, czy czekają nas w naszym życiu. Apostoł Paweł nie mówi tutaj o rzeczach, które są nam obce. Przynajmniej niektóre z nich. Może nie wszystkie w takim stopniu, jak jego dotykały, ale z pewnością wiele z nich dotyka każdego z nas. Pytanie, jak my w nich się odnajdujemy. Czy gdy one przychodzą, załamujemy się, kwestionujemy naszą wiarę, staramy się od nich uciec, czy też stoimy wytrwale i okazujemy się niezłomni. Niechaj Bóg nam dopomoże, kochani bracia i siostry,
prowadzić wytrwałe, niezłomne życie, które jest świadectwem tego, że Jezus żyje w nas. I nie łudźmy się, że będzie to życie, w którym On nas ochroni przed wszystkimi sztormami, burzami, problemami, zmaganiami. Dzisiaj wiele takiej Ewangelii jest głoszonej, że jak uwierzysz w Jezusa, to On zamknie cię w takiej mydlanej bańce błogosławieństwa, szczęścia, bez problemów, bez zmagań. Po prostu będziesz szczęśliwy, radosny, wszystko będzie pięknie się układało, bo Jezus ci we wszystkim pomoże. I jest to fałszywa Ewangelia, ponieważ Jezus we wszystkim pomaga, to jest prawda. Jezus we wszystkim jest obecny, ale to nie oznacza, że nic przykrego na nas nie przychodzi, z niczym ciężkim nie przychodzi nam się zmagać, że jesteśmy wolni od trosk, jakie mają ludzie tego świata. Tak nie jest. Wręcz przeciwnie. Jezus właśnie to wszystko używa, to wszystko wykorzystuje, aby w tym okazać swoją moc w naszej słabości. I naszym jedynym zadaniem jest po prostu wytrwać. Wytrwać pod ciężarem tego wszystkiego. Jest trzymać się Jezusa, jest patrzeć na Niego, który też, jak wiemy, nie miał tutaj lekkiego życia, a Jego śmierć była kulminacją Jego zmagań i cierpienia. I naszym zadaniem jest patrzeć na Jezusa, sprawcę i dokończyciela naszej wiary, naszego poprzednika, jak mówi list do Hebrajczyków, czyli tego, który idzie przed nami, który wskazuje nam drogę, a my go po prostu mamy naśladować. Pomódlmy się, kochani. Powstańmy, proszę, i módlmy się o tą wytrwałość, która cechowała apostoła Pawła, cechowała innych apostołów, o świadectwo naszego życia, o Bożą łaskę, byśmy jej daremnie nie przyjmowali i abyśmy dla nikogo nie byli przyczyną odrzucenia tej łaski. Kochany Panie, dziękujemy, że możemy przyjść do Ciebie, który jesteś źródłem łaski, źródłem naszego życia, źródłem zbawienia. Dzięki Tobie rozpoczęliśmy tą drogę życia i w Tobie pokładamy nadzieję, że tak jak pozwoliłeś nam zrobić pierwsze kroki, tak też będziesz z nami przez całą naszą pielgrzymkę do końca naszych dni. Że nic nas nie odłączy od Twojej miłości, ani głód, ani nagość, ani niebezpieczeństwo, ani dobrobyt, ani pokusy, ani szatan, ani świat, ani grzech, że we wszystkim zachowasz nas i przeprowadzisz nas i pomożesz nam tak żyć, Panie, w tym świecie, że nasze życie będzie świadectwem Twojej łaski dla ludzi wokół nas, że nie będziemy dla nikogo zgorszeniem, wręcz przeciwnie. Chcemy być Twoimi świadkami w naszym postępowaniu. Panie, tak chcemy żyć i postępować, aby nasze słowa były wiarygodne. Nie chcemy być obłudnikami. Nie chcemy być ludźmi, którzy mają jakąś religijną maskę. Ale chcemy żyć w otwartości przed Tobą, w wierności Tobie, w posłuszeństwie Tobie, w miłości do Ciebie. I wiemy, że tylko z Twojej łaski jest to możliwe. Gdy w pokorze poddajemy się Tobie i nie zatwardzamy naszych serc, ale wsłuchujemy się w Twój głos i jesteśmy Tobie posłuszni. Dopomóż nam w tym, Panie. Prosimy, dopomóż nam. Amen. Amen.